Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek specjalny na Domi Drewno, ponieważ jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu z wyjątkową osobą. Jesteśmy w Warszawie, tak jest. Domi Drewno wybrało się do stolicy, do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. I dzisiaj dyrektor Paszkiet, bardzo serdecznie witam Pana. Witam serdecznie w domu urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj będzie wiele ciekawostek historycznych. Także odcinek specjalny. Panie dyrektorze, skąd pomysł na tę wystawę i dlaczego właśnie te leżaki były tak bardzo potrzebne? Pomysł na wystawę jest stąd, że dokładnie dzisiaj obchodzimy 101. rocznicę przypłynięcia Marii Skłodowskiej-Curie do Ameryki. Była to bardzo ważna podróż, dlatego że dzięki niej ugruntowała się jej światowa sława. Można powiedzieć, że noblistka uwierzyła bardziej w swoje możliwości nie tylko naukowe, ale też takie promocyjne, Tak. że jej postać potrafi spowodować na przykład, że udaje się zebrać olbrzymie pieniądze na jakieś ważne cele. W tym przypadku przyjeżdża odebrać bardzo cenny prezent z rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych, odbierze gramy Rado. Ale teraz wracam do pana pytania, skąd pan się tutaj wziął i dlaczego ten statek? Otóż podróżuje w jedną i drugą stronę, czyli do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych na pokładzie liniowca Olympic. Jeżeli ktoś nie wie, jak Olympic wyglądał, a na pewno każdy ma w głowie wygląd Titanica, to były siostrzane statki. Tyle, że Olympic był starszy i był niemalże niezawodny, także ma historię wielu, wielu podróży przez wiele lat. Natomiast no, Titanic wypłynął raz i skończyła się jego historia. Kiedy dowiedziałem się z pana profilu, poszukując eksponatów, które do naszych prawdziwych eksponatów z tej podróży byłyby świetnym tłem, bardzo szybko zdecydowaliśmy się, że takim motywem głównym, taką przestrzenią wystawy, najważniejszą będzie pokład Olimpika. I no, proszę sobie wyobrazić, gdzie bohaterki tej podróży siadały i sobie rozmawiały i opowiadały. Otóż siedziały i rozmawiały sobie na leżakach. No ale tak, no jak teraz jakimś współczesnym leżakiem kupionym, nie podam tutaj marki Tak. sklepu ogrodniczego, zastąpi te leżaki. No i oczywiście googlując leżaki Olympic albo Titanic, bo to był tak jak my wiemy, państwo może nie wiedzą, to były te na Titanicu były te same, które były na Olympiku, nawet część była wypożyczona z Olympika. W każdym razie wygooglowałem, że pan jako jedyny w Polsce zrobił takie kopie. No i tak się porozumieliśmy i pan zgodził się specjalnie na naszego muzeum, dla naszej wystawy wykonać takie ekstra dwie luksusowe wersje, które będą luksusowe, bo jednocześnie już będzie pańska, jak rozumiem, każdy element dopracowany z tych prototypów, a z drugiej strony, gdyby ktoś na to usiadł, żeby one wytrzymały, że tak Tak, powiem. oczywiście. Ja powiem szczerze, tutaj jeszcze oczywiście przeszliśmy przez to muzeum i same zdjęcia, same eksponaty, które tutaj możecie też zobaczyć, plus te leżaki, to wszystko pasuje. Szczerze, naprawdę szczerze, gdybym tutaj położył jakiś nowoczesny mebel, nawet najdroższy, to byłoby jak pięść do nosa, po prostu by nie pasowało, a mając takie coś, tutaj słyszycie dźwięki co jakiś czas ze statku. Sama wystawa będzie zawierała jeszcze wiele innych eksponatów, na które pewnie zwrócicie uwagę. I no, dla mnie osobiście, oczywiście, no, super satysfakcja, że mogłem uczestniczyć w takim projekcie. Będzie dla mnie też wielką satysfakcją, jeśli wy, drodzy widzowie, będziecie chcieli odwiedzić to muzeum w Warszawie. Same centrum, więc nie ma wymówek. Ulica Freta, 16. Tak jest. Stare Miasto. I jeśli będziecie chcieli usiąść na tych leżakach i chwilę pomarzyć, jest przygoda, naprawdę. Ja już mówiłem o tych leżakach, że ja je zrobiłem i jak na nich usiadłem, to po prostu, no, leżycie, czekacie na słońce i myślę, że tak też tam było na tym statku, że
Chociaż tam pewnie trochę wywiało, nie? No, ja dzisiaj panu pokazałem jeszcze zdjęcie takie archiwalne, którego jeszcze nigdzie nie pokazywaliśmy. Otóż, jak to widać, eleganckie panie Właśnie. potrafią pozować na takim leżaku. Oczywiście każdy normalny człowiek siada na takim leżaku, a w zasadzie się pokłada na Tak. nim, ale mamy takie zdjęcie późniejsze, nie z tej wizyty, córki Marii Skłodowskiej-Curie, Ewy Curie, która pozuje do zdjęcia siedząc na oparciu Podłokietniku, tak. i elegancko krzyżując nogi. No to, no ogólnie mówiąc. Ale to były damy, które myślały właśnie o Tak. każdym Ewa detalu. Curie była tą osobą z rodziny, która no po prostu niezwykle dbała o tego typu szczegóły, elegancję. W każdym razie bardzo panu chciałem serdecznie podziękować za te dwa egzemplarze, które będą się na naszej ekspozycji pysznić. I tak jak już pan powiedział, mamy mnóstwo takich oryginalnych rzeczy z tej wizyty i torebkę I Marii jest szafa. Skłodowskiej-Curie. No, szafa Marii Skłodowskiej, tak, ale to jest jak gdyby już z innej wystawy, natomiast mamy zaproszenie na uroczystość tą w Białym Domu. No, mamy dużo takich cennych pamiątek, natomiast, no, jak Państwo wiedzą i jak Pan wie, to jest też troszkę jak teatr, prawda? Te eksponaty opowiadają historię, o historii opowiadają też przewodnicy, ale trzeba jakiś taki sztafaż, taką scenografię przygotować, żeby łatwiej było zwiedzającym się w tę Odnaleźć, opowieść, tak. tak, odnaleźć się w niej, jakoś wejść w tę opowieść. No i cóż lepszego jak takie leżaki. Jeszcze powiem taką tylko jedną ciekawostkę, że tak to bywało na tym pokładzie. Jeżeli ktoś chciał usiąść na takim leżaku, musiał wcześniej go zarezerwować, dostawał taki bilecik, troszeczkę większy niż wizytówka, no mniej więcej jak wizytówka, i tam było napisane, że rezerwacja leżaka numer taki, taki, było napisane, który pokład, czy, no bo to każdy mógł go zarezerwować na swoim pierwszej klasy, drugiej czy Tak, trzeciej, tak. załóżmy, i było czy lewa, czy prawa burta. Także nie ręczniczkiem się rezerwowało, tylko elegancko wypożyczało się na konkretny dzień i dostawało się taką rezerwację. Także, moi drodzy, nie tylko trzeba było wykupić bilet, żeby w ogóle skorzystać z usług tej linii statków, ale dodatkową atrakcją, takim no, ekskluzywem było właśnie rezerwacja, żeby móc później na pokładzie cieszyć się słońcem. Ja tutaj jeszcze, jak pan powiedział o tym właśnie prezencie od prezydenta, że 1 gram radu, Tak. pomysł na prezenty. Po prostu to jest No, ufundowały ten szok. gram radu kobiety amerykańskie, natomiast wręczył, to tak często bywa, prawda? Kobiety się napracują, a mężczyzna później zbiera laury. No, ponieważ najważniejszą osobą w Stanach Zjednoczonych jest prezydent, Tak. także w imieniu kobiet amerykańskich Warren Harding wręczył. No, za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę tego wydarzenia, a póki co dzisiaj. Dokładnie jest ta 101. rocznica przybycia Marii Skłodowskiej-Curie do Stanów Zjednoczonych. Także być może, jakbyśmy się cofnęli maszyną czasu o 101 lat, w tej chwili odbywałaby się pierwsza w życiu duża konferencja prasowa Marii Skłodowskiej-Curie, która się odbyła właśnie na pokładzie Olimpika. Także na przykład na niektórych tych filmowych relacjach dziś tam te Tak. leżaczki można zobaczyć pokład i Maria Skłodowska-Curie siedzi na takim fotelu i otacza ją wianuszek nie tylko fotoreporterów, ale jest 8 kamer. To jest 101 lat temu, a jest 8, doliczyłem się 8 kamer. No i tak trochę śmieszna sytuacja, bo ci dziennikarze troszkę na nią czekają. Także przez długi czas się wpatrują tylko w pusty fotel. I ten fotel znamy z filmu Titanic, Tak. dlatego że wiele, te pomieszczenia były tak samo wyposażone jak w Titaniku. Także ten uszak, na którym ona siedzi na tej konferencji prasowej, który być może pan pokaże w tym materiale, Dobrze. to państwo może dziś pamiętają z Titanica. Tak samo jak te leżaki. Leonardo DiCaprio siedział na Tak. takim leżaczku. Także zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać na przykład po raz któryś Titanica, zwróćcie uwagę, na czym tam siedzą. Siedzą dokładnie na tych A w murach. Polsce usiąść na takim fotelu można będzie tylko i wyłącznie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, na Freta 16, tu gdzie Maria się Skłodowska Tak. wtedy urodziła jeszcze i to była szkoła, którą prowadziła jej mama. Super.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja Ciekawą bardzo historię. dziękuję, za wzbogacenie naszej wystawy i zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej wystawy. Tak jest. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia.